Halo, z tej strony Pedro, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak się zalogować na konto Roblox oraz jak zrobić to konto w Roblox. Dostałem chyba kilka takich pytań, jak to zrobić, więc już wam pokażę. Nie jest to nic skomplikowanego, kolejny poradnik. W opisie będziecie mieli link do mojego Discorda, gdzie się świetnie bawimy po prostu razem z widzami, do mojej grupy na Robloxie, gdzie na 200 osób będzie giveaway na Robuxy. I co, no, napiszcie jakiś miły komentarz i przechodzimy do poradnika. Więc co, wystarczy mieć przeglądarkę internetową, którą każdy ma. Wpisujemy w nią po prostu Roblox. Wchodzimy w Robloxa. Tutaj nam się pokazuje. No i zaczynamy, tak? Tutaj mamy, można powiedzieć, formularz czy coś takiego. Musimy podać swoją datę urodzenia. Ja bym radził podawać prawdziwą, chyba że nie chcecie mieć żadnych ograniczeń, ponieważ od 13 roku życia na Robloxie mniej rzeczy jest cenzurowanych na czacie, a tak to się nic nie zmienia. Więc ja tutaj podam przykładową datę, na przykład taką. Spokojnie, to nie jest moja data urodzin. Wpisujemy wasz nick, username, to jest wasz pseudonim, wasz nickname, można powiedzieć. Tak jak chcecie się nazywać na Robloxie. Ja dla przykładu zrobię to konto na odcinek Pedra. Nie dodawajcie mnie tutaj do znajomych. I hasło. Hasło musi się składać minimum z 8 znaków. I nie mogą to być pewnie jakieś skomplikowane znaki. Muszą to być takie bez na przykład ży czy coś takiego. Nie może być takich rzeczy. Ja sobie wpiszę i pamiętajcie, nie podawajcie tego hasła nikomu. Oprócz jakby można powiedzieć samemu sobie. Tutaj wpiszę sobie jakieś hasło. Okej. I podajemy płeć. Ja jestem chłopakiem, więc podam, że jestem chłopakiem. Nie, nie chcę zapisywać hasła. I teraz przychodzi weryfikacja. Weryfikacja jest niestety lekko popsuta, więc może mi się nawet nie udać za pierwszym razem. Trzeba ją bardzo ostrożnie robić. Ponieważ ona jest bardzo popsuta. Wydaje mi się, że tak. Często wykrywa, że jesteśmy robotem, nie będąc tym robotem. Więc no. Zobaczymy, czy się uda za pierwszym razem. Wiem, że bardzo dużo osób ma kłopot z tą weryfikacją. 9 aż znaczków trzeba zrobić. Nie no, tak chyba powinien stać. Tak mi się wydaje, albo to ja jestem jakiś. Nie no, tak nie. No tak. Okej. Okay. Ósmy zwierz. Tak, to chyba nie powinien stać. Tak powinien stać według mnie. Co to jest? Tak? Czy to nie? No tak. O, udało mi się za pierwszym razem zrobić weryfikację. To tak naprawdę tyle. Nie potrzebujemy żadnego e-maila, nie potrzebujemy tak naprawdę nic, żeby założyć. Wystarczy nam kreatywny pomysł na nick. Tutaj mamy taki. I co, no? Hasełko i to tak naprawdę tyle, no. To by był chyba ten odcinek cały, tak? Tutaj możemy sobie, widzimy, wszystko zmienić, będziemy mogli. A nie, jeszcze zanim zakończę ten odcinek, jeżeli będziecie chcieli zagrać w jakąkolwiek grę na Robloxie, to zobaczcie, klikacie po prostu, załóżmy tam pierwszą lepszą grę dla przykładu. I tutaj klikamy w to zielone miejsce i wyskoczy nam, że Roblox chce się otworzyć w nowym oknie. Musimy to zaakceptować oraz za pierwszym razem będziemy mieli pobieranie Robloxa. I to tak naprawdę tyle. Nic więcej nie trzeba będzie robić. Roblox działa też na słabszych komputerach, więc nie musicie się też o to martwić. Nie ma jakichś dużych wymagań. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że polecicie ten kanał znajomym. Ja byłem Pedrem. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!